Proszę Państwa, dzień dobry. Cieszę się nadzwyczajnie, że jestem w tym miejscu i że mogę Państwa przywitać i równocześnie mam tę przyjemność obracania się wokół własnej osi i myślę sobie o tej Europie, która wybierając Polskę w znakomitej części zdecydowała, że to będzie jednak Kraków. To wokół Krakowa mieszkają te różne znakomite drużyny. Pamiętają Państwo Bieliczkę z Włochami, Kraków sam z hotelem Sheraton, gdzie mieszka ekipa holenderska i tutaj przyjadą kibice. Tutaj także, na tej uliczce, która jest, w której stronę będę szedł teraz, jest hotel stary. W tym starym hotelu mieszka drużyna angielska. No niestety Anglicy, drużyna angielska zawarła kontrakt z tym hotelem, że nie można go pokazywać w środku. Hotel wspaniały, proszę mi uwierzyć na słowo, a angielska dla Anglików będzie twierdzą, jak się wydaje, nie do zdobycia. Miejmy nadzieję, że oni dzięki temu zdobędą przynajmniej jakieś przyzwoite miejsce. Może no, chodźmy w drugiej dziesiątce tych mistrzostw. Mam nadzieję, że i oni wyjdą sobie tutaj na tę ulicę i spojrzą na ten rynek. I oni mieją jak ja za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam. No Kraków przede mną, z dorożkami mariackim, sukienicami, no z całym tym światem. Myślę sobie, że skoro oni nie mogą wpuścić mnie do swego świata, to ja ich wpuszczę do swego. Umówiłem się tutaj z Kevinem, zadzwonię do niego i poproszę go o to, żebyśmy ze sobą porozmawiali. Halo? No cześć Kevin, czy ty jesteś w Krakowie? No to cię proszę, może spotkajmy się, ja wiem, przy Mickiewiczu. Wiesz, co to Mickiewicz? Proszę Państwa, wie, co to Mickiewicz. Śniadanie, takie moje ukochane śniadanie, Kiedy ja jadłem takie pyszne śniadanie, takie, że miałem czas na śniadanie? Oj, no nie. Dzień dobry, Kevin. Jestem pod pomnikiem Mickiewicza. Właściwie no, mam czerwony kapelusz na głowie. Widzę cię. Cześć. Uszanowania. Skąd wiedziałeś, że to jest, jak powiedziałem ci Mickiewicz, to wiedziałeś, że to jest ten pomnik? O, panie Adamie, to twój imiennik przede wszystkim. No tak. I też jest to Litwo, ojczyzna moja. Nie twoja ojczyzna, tylko moja ojczyzna. Litwo, ojczyzna moja. Polska ojczyzna, moja. Tak, ale jeżeli już jesteśmy już w Unii Europejskiej, aha, więc można powiedzieć, że nasza. Zbaraniałem zupełnie. No to ty jesteś taki Anglik, jak ja jestem Europejczyk. Jesteśmy razem w jednej wielkiej, a też jeszcze panie Adamie, jeszcze można po tym... Nie może być. Ja ci powiem taką rzecz, że Chelsea jest tuż koło miejsca, gdzie ja mam w Londynie restaurację na South Kensington, czyli blisko Chelsea. South Kensington, Chelsea to jest Chelsea. To jest dokładnie, ja przychodzę, każdego dnia jestem, jak jestem w Londynie, to jestem w Chelsea. No to ja widzę, jestem oczywiście kibicem Chelsea, także naturalnie. Byłem w miejscu, nie wszedłem do hotelu, gdzie będą mieszkali Anglicy, bo tam Anglicy nie życzą sobie, żeby odwiedzać ich hotel. Ale wyobraź sobie, oni wyjdą, to czego będą szukali Anglicy przede wszystkim poza urodą tego niezwykłego miasta? O, urodę na pewno Kraków posiada, naprawdę. Ja uwielbiam Kraków, ale jeżeli Anglik jest gdziekolwiek na świecie, zapewniam pana, że pierwsza rzecz, której szuka, piwa. Chcielibyśmy zapytać, gdzie w Krakowie możemy się napić piwa? Nie piję piwa. Znaczy piwo piję, tylko nie angielskie. Whisky nie lubię. Mieszanych nie lubię. Lubię czyste coś. Na małym rynku, tak? Rozumiem. Na małym rynku. U Szkotów piję. Bardzo dziękuję. Zaraz, panie Adamie. Słyszę swój rodak. Słyszę. Hi guys. Hello. How you doing? All right. Don Quixote or something. Lovely, lovely, mate. Where are they? You Chelsea? Yeah, all there. Yeah, mate. I'm from Chelsea. You are Chelsea. All right, sweet. Yes. Still London, mate. Still London. Odbywają się ćwiczenia przed tymi mistrzostwami. Wyobraźmy sobie, że to teraz będzie powiększone nieskończoną ilość razy. So you're drinking Danish beer in an English bar in Poland? Yeah, I'm drinking Irish. Zostawmy Kevina z jego
przyjaciółmi angielskimi, a zobaczmy, co Anglicy zobaczą wewnątrz takiego pubu. Przed nami wspaniały bar, nad nami ciemne deski. No tak to dokładnie wygląda. Z toaletami na dole, z płonącą żarówką, ze świecą. Oh, this is Adam Gessler. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. It's a great restaurant tour here in Poland. Can he recommend some nice Polish food we can eat? Absolutely. Polish soup, I think. I like the soup. You like soup? Yes. Polish soup is żurek and mushroom soup and tomato soup. Polish soup, żurek. Yeah. It's old rye soup. It's like bitter rice soup, and it's with Polish sausage inside. It's got a boiled egg crushed up, and I love it. Yeah. Everywhere I've been out here 20 years now, as you know, yeah. And everywhere I've been, I always look for żurek. If I can find the żurek, I eat it. It is fantastic stuff, and it's great before a beer. Yeah. It works on here. Yeah. You know Polish breakfast. What is Polish breakfast? Yeah, we have, this is like the meat, cheese, bread. Oniwiedzo. Oniwiedzo. Pickles, boiled eggs in like that's mayonnaise. It. Or, yeah. Absolutely, bread. Yeah. The boiled egg and mayonnaise. Not like ours. No. British breakfast. Widzo. Nie jest tak źle, proszę bardzo. Nie jest tak źle, proszę bardzo. Thank you, sir. It's good. Thank you. Thank you so much. That is good tea for me. You've upheld the honor of the Welsh. Oh yeah, when are you just to get drunk? Adamie, co mnie robimy teraz? Podchodzimy do tych dwóch panów, którzy są wielkimi polskimi artystami. Dobrze, bardzo. Chciałbym, żebyś poznał wielkich artystów polskich. Panów, którzy byli twórcy. Przy tym słowie. Braćmi? Tak jest. Dokładnie. Widać po oczach. Tak jest. Powiedzcie mi, panowie, znaleźliście się w angielskim pubie, bo myśmy tu, przychodzicie tu na piwo angielskie? Po prostu. Kiedyś przychodziliśmy na piwo. Nie uwierzę, że jadacie w takim miejscu jak to. Jak jesteście w Krakowie, to gdzie jadacie? Powiem dokładnie. W trakcie pracy w ciągu tygodnia jadamy u pani Stasi. Tu jest taka ulica, tu taki domek i w podwórku jest takie jedzenie, które od 40 lat prowadzi rodzina. Takie domowe jedzenie. Miejmy nadzieję, że pójdziemy tam do pani Stasi i pokażemy to miejsce, gdzie tak wielcy artyści jadają. Bo ma swoją zaletę, że jest rzeczywiście domowe jedzenie. Ale, strasznie to ważna rzecz. Ale. Dwa dni temu, w święta i ważniejsze dni, żeby ten obiad miał takie poczucie, że się jest na obiedzie, to idziemy do pana Gesslera. Tak byłem ostatnio, a że się dorobił, naturalnie. Nie pozwaliliśmy się przed dzisiejszym dniem, ale mamy coś wspólnego, bo ja byłem u pana Adama dzisiaj i zgadzam się z tobą 100%. Ja mówię opisowo, jak wyczułem. Ja tu przyszedłem, dowiedzieć się, gdzie się jada w Krakowie, ja się dowiedziałem, gdzie u mnie, no po prostu. Bardzo mi... Miałam tam do pana, kiedy przyjdzie Szydzika. Niech pani przyjdzie. Poczęstuje mnie pan? Bardzo będę czekał, pani. Ja tu mieszkam, wie pan, bardzo pana cenię i lubię, gdzie oglądam pana zawsze w telewizji. Bardzo miło pani mówi. Mogę przyjść Szydzika? Zapraszam panią serdecznie. Dziękuję bardzo. Wchodzę do jadłodajni, gdzie jadają państwo janicy. No niesamowite podwórko, niesamowite miejsce. Do jedzenia dziś jest rosół, zupa jarzynowa, sztuka mięsa, kiszka wiejska, gulasz, pieczeń. Zaglądamy do kuchni, która tutaj jest. No po prostu tak wygląda polskie wspaniałe jedzenie. Myślę, że Anglikom by się to podobało, takie proste jedzenie i proste miejsce. Ja podobną restaurację robię w Londynie. Dokładnie, mniej więcej tak wygląda kuchnia moja. Jak tutaj? No, Anglicy, możecie przyjeżdżać. Jak nie zjecie w swoim pubie, to w naszej restauracji na pewno. Idziemy. Słuchaj, to jest najprzyjemniejsze zakupy, jakie mogę sobie wyobrazić. Mianowicie, nic lepszego jak kupowanie rzeczy na śniadanie być nie może. Musi być cebula bezwzględnie. Też kilka pomidorów. Tymianek. Filiżanka bulionu na początek. A bez włoszczyzny tego się nie da zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, proszę, to tradycyjne masło kleparskie. Przy okazji powiem państwu, kleparskie ma dwa znaczenia. Klepiemy
To po pierwsze. Po drugie, z targu cudownego krakowskiego, gdzie przyjeżdżają kobieciny i w takich drewnianych tych ubijają te masełka. A, brindza. No, bez brindzy nie odejdę. Awanturka, jak pamiętasz. No nie ma. Jeszcze będziemy potrzebowali tak. Półgęsek, bez półgęska śniadania polskiego nie ma. Proszę Panią, to wiejskie potrzebujemy jajka. Jedno opakowanie? Ja bym powiedział dwa, bo proszę. Śniadanie polskie bez jajek nie ma sensu. Polska kaszanka, tym się różni od tego, ja bym powiedział, chciałem powiedzieć głup, ale myślę sobie, że to nie wypada w telewizji mówić głup. Na Wyspach podają śniadanie takie, że jest ta fasola, jajka i ten haggis taki z takiego nie wiadomo czego, asfaltu, jakby człowiek asfalt jadł i taką tekturę i nie wiadomo co. Natomiast jak jest prawdziwa kaszanka, jak ona ma wszystkie te skwareczki, jak jest robiona, kaszę jęczmienną, gryczaną, jęczmienną, gryczaną, jęczmienną, to jest jedzenie. Proszę Panią, miłego dnia, ja będę bardzo miał miłe jak nie wiem co. Proszę bardzo. Dzień dobry Panie. Potrzebujemy od Pani pitling, makrela. Stoi człowiek w takim miejscu i sobie tak wyobraża te różne smaki, składa te rzeczy do kupy. No i później to będziemy jedli. Właśnie te rzeczy, które teraz, to tu powstaje śniadanie tak naprawdę. Dobre, zobacz. Mamy polędwica. Proszę Panią, polędwica z byka jest? No to prosimy, tyle. Ten kawałek. Polędwica rano, proszę Państwa, wykwintne polskie śniadanie, które opisywała Monatowa w swojej książce kucharskiej. Zaczynało się od polędwicy, od bulionu i polędwicy. Ja Państwu coś powiem, to jest śniadanie. To wszystko resztę, tylko się to powykłada, bo jak są przyzwoite produkty, powykłada się, usiądziemy sobie i będziemy... Właściwie to śniadanie to są dwie rzeczy. Człowiek, który je daje i to, co jest w środku. To jest śniadanie polskie. No w każdym razie mamy nieskończoną ilość rzeczy, konfitur, przypraw, marynat, serów, wędlin, jajek. Teraz do stołu. Genialne, to ciężkie. Dziękuję Panu bardzo. Mamy, proszę Pana. Idziemy, gotujemy. Posłuchajcie, dlaczego my zdecydowaliśmy, że to będzie śniadanie? Dlaczego? Wyobraźmy sobie życie kibica, życie gościa, który przyjeżdża do Polski na Mistrzostwa Europy. Mecz wieczorem, kończy się koło 23:00. Później w zależności od wyniku mniej lub bardziej... Albo się radujemy święto, i pijemy, albo smucimy się święto. I pijemy. Wstajemy rano i w śniadanie wcale nie musi się zacząć o 6:00. Wcale nie musi być na jednej nodze szybciutko do pracy. Wręcz to może zimy. Być najważniejszym punktem dnia kibica. Jak bardzo żeśmy popili, to mamy w Polsce żurek. Pijemy żur na śniadanie. To był polskie śniadanie. Nie mówiąc o soku z ogórków. Sok z ogórków. Który też się zawsze może przydać. Żur. Najważniejszą rzeczą w tym śniadaniu to jest pieczywo. Na każdym stole tego pieczywa. Mogą być dobre wędliny, jak nie ma pieczywa, nie ma śniadania. Więc tu mamy pieczywo i za chwileczkę zrobimy te bułki. Mamy pszenne pieczywo, chleb razowy, mamy drożdżówki, mamy kulebiaki, różne, różniste rzeczy. Jakie zapachy. Restauracja to jest takie miejsce, w którym macie robić sami wszystkie rzeczy i to, jak dalece to nie jest trudne, to zaraz wam pokażemy. Siódme, ósme, pięć razy. Jest. I kokardka. I kokardka. Każdy z restauratorów ma taki piec, na pewno. Popatrzcie. O. Jak się pieką chleby. Macie konwekcyjne wszyscy, to powyłączajcie te parowniki i te wszystkie głupie. I po prostu pieczcie tylko w tej części, która grzeje, że piec jest piecem. To jest zupełnie inna opowieść niż opowieść pod tytułem poszliśmy do sklepu i kupiliśmy coś. Ale to w sklepie to nie ten chleb, u nas jest chleb na zakwasie. O, słyszycie Państwo? Chleb na zakwasie. Łodziu, tam jest zakwas? Jest zakwas pachnący i garnek musi być cześć, tak właśnie, tak? Tego nie wolno mieć garka. To jest zakwas. Restauratorzy, chleb na zakwasie, jak mają do Was przyjść goście i macie ich poczęstować jedzeniem i jak się nazywa, śniadaniem, to proszę samemu upiec chleb, samemu zrobić bułki, samemu zrobić chałkę, żeby było słodkie. I drożdżowe, wielkie ciasto. I mamy... bez proszków. O, słyszycie? Wszystko naturalne, na maśle. Tak jest, naturalne na maśle. U nas margaryny się nie używa. Jak znajdziecie margarynę, to ja Wam oddaję żonę.
Proszę bardzo. Niesamowite. Niesamowite to jest, wiecie? Macie ten placek, bo jest zdrowy. No i mamy babę z konfiturą. I brioszki. I bułeczki. A tutaj będzie sernicie. O, tak, się zabierajcie do tego. Tak, przyjmujcie gości. Prawda? 20 minut wszystko miało trwać. No tak, no dobra. Pojemność. Poprzednio mówiliśmy o tym, że będziemy gotowi, żeby przyjmować od Państwa propozycje najlepszych śniadań regionalnych. Wszystko już się dzieje. Na naszej stronie internetowej mailem można przysyłać propozycje, a my później wybierzemy i stworzymy na pewno coś wspaniałego. Model polskiego śniadania. Nie może też zabraknąć dań mlecznych, czyli mleka, jogurty, kefiry. Mamy zupę mleczną, owsiankę zamiast tych takich gotowych płatków. Możemy zrobić coś takiego. Możemy to podać sobie na przykład z konfiturką malinową. Ja tu przygotowałem sobie maliny w syropie. Dawaj. Zbieramy sobie w sezonie, dodajemy. To jest chyba muszę początek polskiego to śniadania. Musi pan też rewelacja. Spróbować. Rewelacja. Tak. Proszę Państwa, pamiętają tak? Państwo? Tak, dobrze, nabieram ten. Okay. Niech pan weźmie to. Dobra, to ja trzymam. Teraz Państwo patrzą. Górale. Ludzie nadzwyczajnej mądrości zrobili rzecz, która kiedyś była we wspaniałym poraju zakopiańskim, to się nazywało awanturka. To była ta brindza z wspaniałym wędzoną rybą, ugnieciona. Tak. Dobrze. Do tego była papryka. Mamy paprykę ostrą? Dobra. Starczy. Tak powstaje awanturka. Majstersztyk. Genialne. Cześć, zaraz przyjdę do właściciela. Załóż kapelusz, chodź do mnie. Muszę cię poprosić, weźmiesz udział w programie. Chodź ze mną. To zostaw na chwilę, tu. Chodź. Wowo Bielicki, wielka postać polskiej kultury, twórca teatru, bimbom, etc. Facet, który mi powiedział, jak jeździłem całe życie do poraja, tak, to coś my tam jedli, Wowo. Ale jedna rzecz przede wszystkim. Rydze. Dobry, jedna rydza, a kanapki z czym były? A kanapki były z awanturką. Awanturką. Robię awanturkę, teraz jest zobaczysz. Awanturka. Chciałem, żebyś mi powiedział Państwu, spróbował awanturki, którą zrobiłem tutaj na ten i żebyś powiedział Państwu, co sądzisz o tej awanturce. Zawsze było tam dobre, czerwone wino francuskie. No dobra. No. Ale tu jest. Wino dobre, czerwone francuskie, zaraz będzie, spróbuj tej awanturki. No. Prawie jak poraj. Świetna. Jedna z wielu. Tam była cała masa, ale to w tę stronę. Bardzo dobrze. Polskie śniadanie to był wielki stół, na którym było nieskończona ilość cudownego polskiego jedzenia. Cudownego polskiego jedzenia. Wiejskiego. Mieliśmy śniadania chłopskie, wiejskie, ziemiańskie, mieszczańskie. Robotnicze, cudowne robotnicze śniadanie, jak brało się bułkę, murarkę cudowną, taką, która jest przekrojona na górze tak, i ona tak się ma taką dziurkę, taką przerwę na górze. Ją się cięło, wkładało się do środka cudowną polską kiełbasę gorącą, do tego musztardę i to było śniadanie takie murarskie, robotnicze, stąd ta murarka, Małgośka murarka. No to proszę Państwa, to kto jest twórcą hot doga tak naprawdę? Czy oni z tą swoją obrzydliwą parówką z diabli wiedzą czego, z emulgatorów jakiś włożoną do takiego byle jakiego pieczywa? Co to wzięli Państwo kiedyś pieczywo, do której trafia ta? To się takie, taka wata. My mamy prawdziwe polskie bułeczki, które przekrajamy, wkładamy do środka serdelka. Daj serdelka. Zobaczcie Państwo, jak powstała. Ja nie mogę, bo mi ślina cięknie. Polskie śniadanie. Dobrze, zrób teraz ten. Patrzcie Państwo. Posmaruj tylko kleparskim masłem. Tym, co żeśmy je udydlili. Tak? Czyli mówiąc krótko, nie to, że nie mamy się czego wstydzić, to po prostu mamy czym się chwalić. Ale i się po prostu chwalmy. Słyszą Państwo? Chwalmy się polskim śniadaniem. Nie mamy czego się wstydzić, mamy się czym chwalić. Nie ma śniadania na świecie bez polskiego śniadania. I to ćwikłę, tak? I dołóż sobie, dołóż tą śliwkę w oczy. Tak?
Tak? I teraz błagam pana, panie Pawle, niech pan to ugryzie. I po prostu polskie śniadanie. Polskie śniadanie, z tej strony. Polskie śniadanie. Z tej, tak, tak, tu tak. Mogę, już, o, tak. Leci. Cielęce ten. Co? Mm. To chyba pan... Polska ćwigła. Pan z tej dla odmiany. Ja z tej. No to po prostu kolejna rewelacja. Genialne. Jaką my mamy przyjemność, a jaką ja sobie wyobrażam państwo mają przy okazji, jak myślicie... Jak ślinka leci. Tak, i każdy z was myśli sobie, a moje śniadanie, moje ukochane śniadanie, moje ukochane śniadanie, kiedy ja jadłem takie pyszne śniadanie, takie, że miałem czas na śniadanie. Synonimem w Polsce dla wszystkich śniadania, jak zamkniemy oczy, jest śniadanie Wielkanocy, oczywiście. Ale ono powinno się przepotwarzać przez cały rok. Dobrze, proszę państwa. Właśnie sobie mówimy tutaj, że o francuskim śniadaniu i minuta jest za długo. Croissant, konfitura, biała kawa. Skończyło się, cała opowieść. Angielskie śniadanie, fasola w tym, ta berberucha taka, co to oni nazywają, że to jest ta kaszanka. To się ma tyle wspólnego z kaszanką, co ja mam z księdzem z tutejszej parafii. Nic. I jajka. Czasami bekonik. Czasami bekon, koniec, kropka. Ile to trwała opowieść? A o polskim śniadaniu my moglibyśmy jeszcze do wieczora. Już nas poganiają, bo trzeba chwilowo kończyć, ale dzięki Bogu jeszcze następne odcinki przed nami. Zapewniam państwa, że odcinków nie wystarczy, żeby opowiedzieć o polskim śniadaniu. Nie wystarczy. Także... I to wszystko pokażmy naszym gościom już niedługo. Tak jest. I będzie najlepsze. Zdaniem pod tytułem, że nie ma się czego wstydzić. Nie ma się czego wstydzić, mamy się chwalić. Mamy się chwalić.